przyszło czekać na ten dzień mieszkańcom Bębła i Czajowic. Jak podają najstarsze źródła, już w XV wieku mieszkańcy Bębła należeli do parafii świętego Mikołaja w Białym Kościele. 25 grudnia 1999 roku ksiądz Jan Skotnicki został pierwszym proboszczem parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Bęble, Czajowicach. Ostatnie miesiące upłynęły na przygotowaniu świątyni do dzisiejszego wydarzenia. Odmalowano kościół, wspólnota domowego kościoła ufundowała zachłe łóżki. Pozyskano również relikwie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, które zostaną umieszczone w ołtarzu głównym, a także relikwie prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ten nasz kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Bęble Czajowicach, z jego historią, z trudem, jaki włożyliśmy w jego wzniesienie i utrzymanie, oddajemy teraz Kościołowi Powszechnemu na ręce księdza arcybiskupa i prosimy o jego uroczystą konsekrację. Chrystus, Chrystus, władco nam, Chrystus, Wodzem, Chrystus, Królem, Chrystus, Chrystus, władco nam. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, jak od początku była, tak i nie, i na wiek wieków niechaj zawsze słynie. Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus, Władco nam. Na ołtarzu dokonuje się ofiara miłości. Tu uczymy się tej prawdziwej miłości. Dlatego też na ołtarzu brakuje nam jeszcze światła. Ksiądz arcybiskup ukaże nam światło, światło Chrystusa. To Chrystus oświeca wspólnotę wierzących. Karmić się tutaj przenajświętszym chlebem eucharystycznym na życie wieczne. Bo ilekroć słuchamy przemawiającego do nas Boga, ilekroć karmimy się Chrystusowym ciałem i krwią, ilekroć z tego słuchania Bożego Słowa i umacniania się Eucharystią rozlewa się w nas i wokół nas miłość do Boga i drugiego człowieka. Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. To, że zgromadziliśmy się w tym kościele, jest znakiem, że Pan Bóg chciał tej świątyni. Chciał zamieszkać pośród swojego ludu. I to dosłownie. Nie wybrał sobie miejsca gdzieś na wzgórzu czy w oddaleniu, ale dokładnie pośród domostw, pośrodku swojego kościoła. Ja wspólnotę